Cześć moi drodzy, witam na kanale 64BTV, z tej strony Paweł, zapraszam na kolejny odcinek w Filarie Ziemi. Jesteśmy po rozmowie już z Valerianem, króla Stefana. Zobaczymy, co będzie działo się dalej. Ułożyliśmy się z Hamlingami. Valerian jest wkurzony. Yes, everyone will be there. I don't see why I have to come. Listen, I know you were the one who stole the keys. Philip knows that as well, but he never told anyone, not even Remigius. We believe you can do better. You will do better. The least you can do now is show respect for our prior. Is that understood, Brother Marcus? Yes. What was that? Yes, of course. Wejdziemy chyba w jakieś problemy. But how are we to pray and contemplate like this? I don't dare even to send my choir out there. We shall get used to it, all of us. We must be thankful for all of this, for each noise, each face that disturbs us here. O czym oni rozmawiali? Nie mam zielonego pojęcia. We shall start with the chancel, then gradually work our way from east to west. That's the way it's done. The way I was taught to do it. I value your enthusiasm, my dear Mason, but so far we're only cleaning up. I haven't even considered hiring a master builder yet, neither you nor anyone else. May I show you some drawings? By all means. Rzut poziomy. Aha, czyli będziemy pokazywać ten, co i jak będzie wyglądało. When we walk around the site, we mark where the walls will be, the pillars, the doors, and buttresses. Now for that, we need a plan like this, to tell us where to place our pegs and strength. Is this how birds would see our church? Exactly. Okay. Imagine you're standing in the center of the nave, looking at the wall. This is what you see. Are those windows? Right, but that's not all. On the lowest level are the pillars of the arcade. They're joined by arches making up the bays. Through the archways you can see the windows in the aisle. On top are the clerestory windows. Shall I go on? Yes, yes, of course. I was just thinking. Keep going. Coś tu jeszcze ma? Arkada, tak? The bays of the arcade will all be handled equally, spanning the length of the entire building. Coś jeszcze mam tutaj do pokazania, arkada. Starting right in the middle is the Tribune Gallery. I can see you've put a lot of thought into this. I was just wondering, how long would this take to build? You can take your time with that answer. Oh, that depends on how many people you employ. If you can afford 60 masons, you could build the whole church at once instead of working from east to west. That might take 8 years, maybe 10. I wish my monastic officials had your ability to think ahead and calculate. Go on now, show me the rest of your drawing. To oglądajmy dalej. Co tu jeszcze mamy? If you were facing the cathedral with the front wall torn down, you would see it like this. Interesting. What's that coming out from above the entrance? The nave will be about 32 feet high and will appear even higher. Drawing the eye heavenward with its loftiness. Well said. A chamber worthy of God. I always wondered how walls this high could hold up so well. The walls of the nave are held by the aisles and buttresses bearing the pressure from the side. Very interesting. Now, tell me more about the construction on top. That's the tower, of course.
I thought so, but why is it right above the nave? Shouldn't it be closer to the transept? Oh, don't be fooled. The tower is, of course, farther back, but one cannot show depth in a drawing. Ah, of course. How high will it be? Twice as high as the rest. It makes for quite an awe-inspiring view. It also sounds very expensive. What about the other drawings? Jeszcze fundamenty. W fundamentach nic nie powiedzieliśmy. Nie możemy nic powiedzieć o fundamentach? You recognize the aisles? Of course. I've been in quite a few churches in my time. Did you know, then, that their purpose is to support the nave? Yes, you already mentioned it. Fascinating. I must say, you do know your craft, Master Builder. Co to jeszcze możemy powiedzieć? O dach możemy powiedzieć. Yeah? Not many understand the importance of the aisles. I can imagine. Do widoku ogólnego możemy przejść, czy jeszcze tutaj o tym przekroju będziemy If mówili? You would look at the second drawing again. Przypoje na wyboczne, dach, wieża. To żeśmy już chyba omówili. The Lord will be satisfied with a nave like this. That is only for the Lord to know. Powiem wam szczerze, nie wiem, czy dobrze robimy tą prezentację. Nie bardzo ogarniam tutaj o co chodzi. Może tu jeszcze żeśmy nie o wszystkim mówili, I tak? I haven't told you everything about the floor plan yet. The chancel will have four bays. What about the nave? The nave is on the left. It has six bays. I can see the transept is two bays wide, so it will be 12 in total. It does look splendid, but isn't that rather small? Wystarczy na budowanie większej katedry, choć mniejsza to wciąż wzbudza zachwyt. It would be smaller, but not less impressive. I guess a small cathedral would be closer to our means. It is still also uncertain. The king grants us timber and stone and wool from Shiring's pastures. But only God knows if it will be enough. I don't suppose you have any idea how much this would cost. Co najmniej 3000 funtów. Pesymistycznie. Optymistycznie. I know exactly how much this would cost. It would be no more than £3,000. I've spent the last few weeks working out the annual income of the Priory. Here's the answer. £300 a year. And we spend every penny. So, I need to find £200 a year. It doesn't sound so bad when you put it that way. You really want to build this cathedral yourself, don't you? Yes, Father. I want you to appoint me Master Builder. Why? Ponieważ chcę w pełni wykorzystać swój talent, ponieważ wiem, jak nie powinno się tego robić, ponieważ będzie piękna, ponieważ to sens mojego życia. Because he wants to give people hope. Is that so? Then answer me this one last question. If people were to enter your church, what image would they see crowning the tympanum above the entrance? One of Judgment Day to teach people to be good? Or one of Paradise to remind them of God's mercy? Show them hell, so that they're afraid to do bad things. I'd rather see trees and animals. Dzieci podpowiadają. Ostrzesz ludzi sądem ostatecznym, przypomnij o Bożym miłosierdziu. It should be the promise of a better life. Therefore, it will show heaven. Yes. This is quite exciting, isn't it, brother?
Let's not get ahead of ourselves, Francis. I'm just glad that I can be a part of this. In the past year, I was often afraid that my involvement in politics might turn out... well... let's just say that I'm glad that I can still be by your side, Philip. And for that, I thank God. And I thank you too. Papa, will there be statues inside? Statues? Oh. That's enough, children. It's time you went out and played. Prior. Yes? My first wife, Agnes. She died without a priest, and she's buried in unconsecrated ground. Sometimes a man builds a chapel, or founds a monastery, in the hope that in the afterlife, God will remember his piety. I just wonder, do you think my design might serve to protect Agnes's soul? God no longer asks for blood sacrifices, for the ultimate sacrifice has already been made. But the lesson of Abraham's story is that God demands the best we have to offer, that which is most precious to us. So you must ask yourself, is this design the best thing you could offer? Except for my children. Yes. Then rest easy, Tom Builder. God will accept it. Kontrakt. Zbadajmy. Podpisaliśmy kontrakt na budowę katedry. Ja, Filip z Gwynety, reprezentujący klasztor Kingsbridge, niniejszym wyznaczam Toma Budowniczego na mistrza budowniczego nowej katedry w Kingsbridge. Klasztor przeznaczy 200 funtów rocznie na zakup materiałów i opłacenie rzemieślników. Tempo budowy będzie odpowiednie i zgodne z planami zatwierdzonymi przez przeora. W zamian za swoją pracę Tom Budowniczy i jego rodzina otrzymają dom oraz prawo do uczestniczenia w posiłkach przygotowywanych w klasztorze. Warunki kontraktu mogą ulec zmianie w zależności od stanu finansów klasztoru i nie wykluczają dodatkowego wynagrodzenia za pracę wykonaną przez mistrza budowniczego. Podpisano przeor Philip Squinet Tom Budowniczy. O, tu spacji zabrakło. Okej, okay, mamy podpisany kontrakt. Ładnie. Ciekawe, czy w tych 200 funtach się zmieścimy. No tak się fundamenty budowało. Nie przyjedzie beton z gruszki i nie wyleje. Nieprzyjaźni mnisi. A tu Jack jeszcze chodzi. Nie wiem, co jest teraz naszym celem, ale musimy sobie chyba porozmawiać trochę. Dom przeora. Stajnia. Z Alfredem może byśmy pogadali, co? Z pracy do nikogo chyba nie będziemy sprzedać. Chodźmy z Alfredem pogadamy. Zobaczymy, co u niego. Hey. What are you doing? I'm supervising. Tom asked me to. We see eye to eye now, you know. He asks me things and I can say yes or no. Huh. Hey, did you tell him that I had trouble with him? Kiwnijmy głową, tak. You bastard. I told you not to. I have to carve up some steaks later. If you want, you can help me. Or you can do whatever the hell it is you're doing all day. It's your call. Dobra, to nastrugamy tych palików, co? Pogadajmy z mamą. Jack, do me a favor and give Paul these herbs, will you? But he's a monk. You don't like monks. Well, it turns out not all of them are bad. Still... be careful before you trust any one of them. Well, your son already trusted me. Oh yes, I know that the builder is not his father, and I also know about you. It won't be long till they throw you out of Kingsbridge, witch. Oj, to niedobrze. There he is! Give our prior the welcome he deserves! Oh, you know, I am only following God's will. Prepare to raise the bell. Make the prior proud. Well, thank you. Go on, Jack. Don't forget about Paul's herbs. To iście szałwi dała mi mama. Pewnie
napalimy na nim, zrobimy na nich jakieś herbaty. Co tutaj jest jeszcze? Z mamą żeśmy rozmawiali. Do dołu możemy zajrzeć chyba. Tłum Filipa, Jezu, co to jest? Niczego się tutaj nie dowiemy. Tu jeszcze moglibyśmy porozmawiać. Z kim jeszcze możemy zamienić? Z Alfredem żeśmy gadali. Nieprzyjaźni mnisi, może z nimi porozmawiajmy. Stajnia? Nie. Nie możemy wejść z nią w interakcję. Dobrze, a tak samo nie. To co? Chodźmy ścieżką, zaniesiemy te zioła. Polowi. Wioska też się odbudowuje. Jakoś tak wszystko słonecznie wygląda. Dziury po przeorze nie ma. Jak się okazuje, to przeor tam wcale nie wpadł. Oh, good day, boy. If you see your mother, tell her the pain's gotten worse. I think I might take her up on our offer now. Oh, don't you ever get as old as I am, boy. Tis not natural. To nie naturalne, tak? This is from my mother. Oh, bless her, boy. Whatever Remigius says, your mother is a saint. No nie wiem. Dobra, zanieś. Is that the bell? Can you see it? O, rzeczywiście, patrzcie. Here? A bell without a cathedral. Your father certainly had strange ideas. It might be. What's a bell? O, spotkamy alienę. Excuse me. You. I remember you. You're the boy with no father. Actually, I have two fathers now. Is that so? Yes. Tom Builder and Jack Sherberg. I thought you weren't the Builder's son. Well, I am now. I have to say, Prior Philip told me there would be a lot of sheep here. I can see he wasn't exaggerating. You know Philip too? I do. He's the reason I'm here. Is he around? He should be around somewhere. Busy man, that fellow. But don't worry. We probably won't have to look for him for long. All right. Thank you. No dobrze, to widzieliśmy się z alieną, chyba zdążyliśmy się zakochać. Kto nas tutaj widzi? A, chyba William nas podgląda, tak? Shall we go after them? Myślę, no. Że powie tak. Now we know where we can find them. Ha! Ho! Ha ho! Czyżby to zakończyło księgę? Nie. Biskup Palajon będzie planował zemstę. Mu się w oczach skrzy. My bishop, William Hamley has returned to see you. Send him in, Timothy. We have much to discuss. Tom podał Filipowi optymistyczne oszacowanie kosztów budowy katedry. Na deklarację o tym panu katedry to wybrał polską rzeźbę przedstawiającą raj. Nikt nie dowiedział się o zaangażowaniu Francisa w spisek. Lady Aliena, o czym chce rozmawiać z Filipem? Biskup Valerian zaczął knuć przeciwko Kingsbridge. Udało ci się ukończyć pierwszą księgę. Słuchajcie, no to zamkniemy sobie to. Zobaczymy, co nam tutaj. Next time on the Pillars of the Earth. Find out what happened to me and my brother Richard after the siege of our father's castle. What will the future hold in store for Kingsbridge? The Pillars of the Earth. Sowing the Wind. Odblokowane osiągnięcie. Koniec księgi pierwszej.
Słuchajcie, tu lecą sobie napisy. Mamy księgę pierwszą. Co ja powiem o grze? W tej cenie, w której jest, ta gra nie jest warta. Nie jest warta tego. Myślę, że powinna kosztować gdzieś połowę, bo mamy duże problemy z głosem, z poziomem głosu. To jest niedorobione. Są dziury w fabule. Ta gra mogłaby być wypełniona, ta księga mogłaby być wypełniona jeszcze kontentem, co najmniej na godzinę rozgrywki, albo nawet więcej. Brakuje pewnych wydarzeń. Osoby, które nie oglądały filmów, nie czytały książki, a chcą poznać sobie tą historię od strony gry, będą zawiedzone, bo brakuje takiej logicznej ciągłości, brakuje pewnych wydarzeń, które mogłyby nam tą historię opowiedzieć lepiej, jeżeli jej nie znamy. Jeżeli oglądaliście film, chociażby film, albo i czytaliście książkę jeszcze do tego, czy czytaliście tylko książkę, a nie oglądaliście filmu, no to uzupełnijcie sobie te luki, więc wtedy ta gra będzie zupełnie inna. Jeśli chodzi o warstwę wizualną, ta gra jest specyficzna, bo ona jest rysowana ręcznie, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, no oczywiście ręcznie na pewno za pomocą elektronicznych narzędzi, ale jest rysowana ręcznie. Dlatego nie mamy tutaj do czynienia z takimi animacjami 3D, pewne animacje są robione skrótowo i to trzeba zaakceptować i mieć tego świadomość, więc nie oczekujmy tutaj pewnego poziomu grafiki, którego na tym etapie nie możemy oczekiwać. Gra jest przyjemna dla oka, muzyka jest przyjemna, chociaż jest w tych momentach, w których mogłaby być głośniejsza, jest za cicho, a w tych momentach, w których powinna być ciszej, jest no jest za głośno i tłumi dialogi, albo dialogi w tym momencie są za cicho nagrane, więc od tej strony nie jest to fajnie. Sam, jeśli chodzi o interfejs i zarządzanie grą, no jest ok. Mogłoby być trochę lepiej, jeśli chodzi o użyteczność tego, ale jest w miarę dobrze. Natomiast jeśli... O czym chciał Wam jeszcze tutaj powiedzieć? Jeśli chodzi o samą taką warstwę narracji, tego jak toczy się ta historia, to powiedziałbym, że też jest pomijając te dziury w fabule, jest też w miarę dobrze. Słuchajcie, widzimy się przy okazji kolejnej księgi. Miło mi się było z wami spotkać. Nie było dużo odcinków, ale do gry oczywiście wrócimy, kiedy będzie kolejna księga siejąc wiatr już dostępna. Mam nadzieję, że do tego czasu te rzeczy zostaną poprawione. Nie wiem, czy zostaną poprawione grafiki, ale mam nadzieję, że historia będzie opowiadana lepiej. Natomiast jeśli chodzi, jeszcze może ostatnia rzecz, jeśli chodzi o samą taką grę przygodową, jeżeli szukacie jakiejś gry przygodowej, która będzie dla Was wyzwaniem, będą jakieś zagadki, tak, trzeba będzie pokombinować z przedmiotami, no to tutaj tego nie znajdziecie, kompletnie tego nie znajdziecie, bo jest banalnie prosta, przerywniki takie zręcznościowe, to jest no właściwie nie można tego nie przejść, no to jest taka kpina trochę. Bardziej jest to taka opowieść, w której podejmujemy jakieś decyzje, ale nie do końca czuję, że te decyzje mają jakiś tutaj wpływ. Przepraszam Was na przebieg rozgrywki, dlatego twierdzę, że ten tytuł nie zasługuje na tą cenę, w której jest w tym momencie sprzedawany, bo jednak gracze dostali... No, gdybym miał to oceniać w skali punktowej od 1 do 10, już kiedyś mówiłem o swoich ocenach, że jeżeli gra jest średnia, to klasyfikuję ją tak na 5, a nie daje 7,5 czy coś w tym stylu, więc ja tą grę dałbym taką mocną czwórkę bym dał, bo do gry średniej trochę brakuje. Zobaczymy, jak będą kolejne części, może ta ocena wtedy wzrośnie. Natomiast ze względu na to, że gra jest banalnie prosta, że brak jest porządnego montażu dźwięku, że brak jest, że są dziury w historii, gdzie mogło zostać opowiedziane więcej. No i jeszcze raz podkreślę to, że gra nie była jakimś szczególnym wyzwaniem. To pojawiły się też takie momenty, gdzie
gdzie na przykład chciałem się wycofać z wyboru i zaczekać z nim jeszcze, jak ja sama za mnie dokonała wyboru, co mieliście okazję zobaczyć na przykład w momencie, kiedy podpalaliśmy katedrę, tak? Kiedy nie chciałem jeszcze tego gniazda rozpalać i odejść chwilę, rozejrzeć się jeszcze po lokacji, a jednak Jack tutaj zdecydował się podpalić katedrę. No to tak jak mówię, czwórkę, cztery gwiazdki na 10 daje tej grze, co oznacza, że to jest taki tytuł średni z wadami, tak? Średni z wadami. Zobaczmy, jak będzie później. Słuchajcie, jeśli wytrzymaliście do końca, serdecznie Wam dziękuję. Jeśli Wam to pomoże w decyzji o zakupie gry, to również widzimy się, słuchajcie, w kolejnej części Filarów Ziemi. Dziękuję. Trzymajcie się.